Wielu z Was lubi playlistę o krabach na moim kanale. Kompletnie spapranych grach, w których albo ilość błędów wylewa się z monitora, albo też, które są kompletnymi skamami, czyli grami mającymi tylko ściągnąć z nas pieniądze za pomocą oszustwa, szybkiego zamknięcia po premierze lub innych niezbyt dozwolonych metod. Co powiecie na kompilację? W kolejnym odcinku playlist na temat historii gier przyjrzymy się historii skamów, oszustw, wałków oraz naciągania graczy, jakie od lat stosuje jedna konkretna postać na rynku gier, czyli Sergej Titov. Dziś w tym audiovlogologu zajmiemy się historią tego gościa oraz gier, które nam niestety dostarczył na rynek growy, zapisując się na kartach growej historii jako jeden z największych skamerów, a którego piętnowanie w rynku growym wciąż jest zdecydowanie za małe. Wciąż pojawiają się portale, które mówią: o, super, świetna, fajna, nowa, ciekawa gierka, nie patrząc, kto za tą grą stoi i jaką ma historię. Bo wiele portali o grach, które niegdyś pisały o kolejnych grach Titova, cały czas określały go mianem kontrowersyjnego, a nie po prostu, mówiąc wprost, jasno, skamera. W sumie dzisiaj się to trochę dzieje, że jednak te media zaczynają się troszeczkę budzić, bo nawet dowiedziałem się o jego nowej grze, robiąc po prostu ten film. Problem w tym, że patrząc na jego historię, raczej na tym jednym skamie nie poprzestanie. Gdy zauważył, że nazwisko Titov w rynku gier automatycznie kojarzy się z porażką WarZ oraz wszystkich gier satelickich wokół niej, jednocześnie skreślając kolejne jego projekty, no, stworzył pewną małą rzecz. Zaczął robić kolejne fejkowe studia, które miały ukryć go jako współwłaściciela, współautora lub nawet kogoś w ogóle powiązanego z taką grą. Niedawno zrobił to ponownie, zakładając kolejną firmę, a okazywało się, że jego poprzednie niby firmy, zarzekające się, że są całkowicie od Titova niezależne, jednak okazywały się być kontrolowane przez jego samego. O jego firmach trochę później. Sergej Titov zapisał się na tle gier jedną rzeczą. Niemal wszystkie gry, jakie stworzył lub współtworzył przez podległe mu studia, są dzisiaj zamknięte, a niektóre wytrzymywały na rynku tylko pół roku, zwijając się oczywiście z kasą. Dlatego poświęciłem mu w końcu cały film, jako kompilację. Nim kariera steamowa i produkcja masowych dram, masowych skamów i nigdy nie dokończonych gier wydawanych przez firmy z siedzibą w garażu gdzieś w Los Angeles się rozpoczęła, Sergej Titov pracował nad paroma małymi, a już nieistniejącymi i niedostępnymi grami między rokiem 2002 a 2007. Następnie nawet miał krótki epizod w Riot Games w ekstremalnie popularnym League of Legends, nim ta gra jeszcze zdobyła wielką sławę. Urodził się w Rosji, gdzie dorastał w latach 80., studiował na Moskiewskim Uniwersytecie Technologicznym, następnie przeprowadzając się do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii. W jednym z wywiadów Titov mówił, że kocha FPS-y. Jeżeli ktoś robi coś, czego nie kocha, to się nie spełni, dlatego odszedł z Riot Games. Dziś pewnie trochę go to boli, że Riot okazał się być tak ogromny, a on sam stał się synonimem skamu i oszustw branży gier dla wielu graczy. Samo podejście Titova do rynku gier było dość oryginalne. Za każdą porażką jego gry, oczywiście nie stał on sam, tylko jak to sam określił w jednym z wywiadów, by tutaj nie cytować dokładnie, kochacze swoich matek. Takie miał zdanie o osobach, które popierały jego darmowe gry, tylko po to, by je oceniać negatywnie z perspektywy innych jego gier i ostrzegać innych graczy przed kolejnym skamem, nie grając w tą nową produkcję. Takie miał zdanie o tych ludziach. Jego drama zaczęła się od zapowiedzi gry WarZ w 2011-2012 roku. Warto zaznaczyć, że wtedy powstawała też inna słynna gra, która ówcześnie była oceniana jako jeden z najbardziej obiecujących modów do gier w ogóle, czyli DayZ. Dzisiaj niewielu pamięta, że DayZ tak zaczynało. Był to koślawy mod do Army, domowy, szufladowy projekt, w którym przeładowywaliśmy siekierę. Sergej Titov zrobił wtedy wielką dramę, że niby DayZ kradnie mu pomysł na grę. Tworzył wtedy jeszcze inne studio, nazwane Hammerpoint Interactive, a cena jego nowej gry WarZ była zaskakująco taka sama, jak wymaganej do DayZ Army. Eric Nordin, ówczesny game designer WarZ, skłamał, mówiąc, że WarZ to ich robiona gra od podstaw, nowa, świeża produkcja. WarZ okazało się szybko, że jest modem do ich starszej gry, War Inc. Battlezone. Okazało się, że WarZ to zwykły mod, tylko odpalany osobno, samodzielnie. Niemal wszystkie feature'y, jakie WarZ obiecywało, okazały się oszustwem, a niemal wszystko, co posiadało w sobie WarZ, było wzięte z War Inc. Battlezone. Z czasem Titov rozpoczął to, co najbardziej potrafi w kolejnych jego grach, czyli dojenie pay to win. W WarZ mogliśmy wyciągnąć sobie z pomiędzy pośladów mobilny bank z niczego, a z niego wyciągnąć cały zgromadzony globalnie ekwipunek. Warto dodać, że już wtedy Titov wiedział, jak zamieszać.
rozwijać, tworząc kolejne studia, m.in. Arctos Entertainment, by uniknąć podejrzeń o to, że War Inc. Battlezone to jest to źródło do War Z, że to jest w sumie ta sama gra, tylko zmodowana, stworzył kolejne osobne studia, które magicznie wykupiło się nawzajem. Tidoff regularnie podgryzał też DayZ, używając m.in. wymyślonych przez community DayZ określeń umyślnie, na przykład nazwę na wersję gotową do wydania, tak zwane jakby Foundation. I to było używane w community DayZ, a Tidoff stwierdził, że sobie to pożyczy. Dlaczego? Dla dramy. Zamiast paru ogromnych map otrzymaliśmy jedną małą. Zamiast 255 graczy na mapę, tylko średnio 50. Zamiast pojazdów mających służyć do rozjeżdżania zombie, no cóż, dostaliśmy tekstury, które da się tylko lutować. Interweniował tutaj nawet sam Steam, usuwając grę za to z platformy. Czasowo. Tidoff uznał, że gracze insynuują, wymyślają sobie bzdury o jego grze i nie potrafią zrozumieć czytanego na ekranie tekstu. W trakcie jednego z przedpremierowych wywiadów dla IGN, Tidoff pokazywał grę i jednocześnie unikał rzeczy, które są kompletnym oszustwem, robiąc to w pełni umyślnie i w pełni świadomie. Nie chodził w lokacje, gdzie są pojazdy, by przypadkiem nie dostać pytania, czy można nim jeździć. Nie podchodził do wody, by nie dostać pytania, czy da się w tej grze pływać. A to, co okazało się być niezaimplementowane do gry, określał słowami "We still work on that", mimo to, że to nigdy później nie zostało zaimplementowane. Następnie Tidoff rozpoczął kolejne manipulacje obiecankami i cacankami, tworząc OP Productions, kolejną podfirmę mającą go ukryć, a wydać Romero's Aftermath, kolejnego klona War Z. Ten też nie utrzymał się długo i został zdjęty przez Steama, zaledwie rok po premierze, na święta 2016 roku. Ciekawe, że Tomek Wrzesień z dobreprogramy.pl nazwał go wtedy potencjalnym sieciowym hitem. Ba, nawet pisał, że Romero's Aftermath nie będzie grą pay to win. No, ciekawe jak się dzisiaj z tym czuje. Chwilę wcześniej zapowiedziano Infestation The New Z, a później wskrzeszono magicznie ten tytuł z nazwą Survivor Stories. Również te tytuły zostały zmasakrowane negatywami za brak zajęcia się cheaterami i te same pay to win rozwiązania. Z jednej strony War Z trzeba przyznać, że miało jakiś taki dziwny, fajny klimat i doprowadziło nawet do tego, że ponoć grupie ludzi udało się wykraść jakąś starą wersję silnika tej gry. No cóż, tak mniej więcej czasami bywa, jak ludzie bardzo czegoś chcą. W 2015 roku na stronie Game Developer Sergey Tidoff zarzekał się, że War Z nie do końca jest grą, powiedzmy, odebraną słusznie i pod względem tego, że na Steamie nie dało się wtedy określić gry jako beta i ludzie tego nie zrozumieli. Ale istniał już wtedy Steam Greenlight, no ale cóż, War Z po prostu nie przeszłoby raczej przez etap propozycji. Warto przypomnieć, że nazwa War Z miała umyślnie nawiązywać oczywiście do DayZ, a Tidoff nie sprawdził tutaj praw autorskich, bo marka War Z była już zarejestrowana. Ostrzeżeniem z amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Handlowych wziął i się podtarł w toalecie, co potem oczywiście mu się odbiło wielką eksplozją tego stracza, bo niestety nazwę gry musiał szybko zmieniać. Również szybko po premierze War Z okazało się, że gra jest cash grabem. Na respawn postaci gracze musieli czekać albo zapłacić. Pomijając już wyjmowanie sobie, jak wspomniałem wcześniej, mobilnego banku z wszystkimi itemami z dupy w środku lasu w trakcie starcia z innym graczem. Zaś w 2013 roku War Z miało też atak hakerski, w którym wyciekły dane użytkowników, adresy IP oraz hasła. Wyciek sprawił, że na forum zrobiła się jazda, bo ktoś zalogował się na konto administratora i zrobił naprawdę ostrą czystkę, banując i kasując co chciał. W 2015 roku pojawiła się zapowiedź gry Burst Fire, która tworzona miała być przez małą ekipę Nacho Games. Była perfidnie chamskim klonem tego, co zapowiadało Rainbow Six Siege. Gra magicznie pojawiła się tuż w momencie beta testów Rainbow Six Siege i była dosłowną kopią, dokładnie kopią, kropka w kropkę kopią. Oczywiście kompletnym przypadkiem, na mediach społecznościowych rozpoczęła się drama o to, że wielki koncern robi grę podobną do gry małego studia. Oczywiście było to w pełni założone, zamyślane, bo to Burst Fire wykonało to, co było w sumie formą i kopią, co miało oferować Rainbow Six Siege po filmikach początkowych, przedpremierowych. I pewnie kompletnie przypadkiem za grą stał właśnie Sergey Tidoff ze swoim Free Reign Entertainment. Śmieszne to, że gra nawet nie wyszła, a już pojawiły się refundy z szyderczym tekstem autorów "No questions asked", po prostu bierzecie refunda i go macie.
Wraz z zamknięciem Romero's Aftermath, rynek gier jak typowy przedstawiciel pewnej strony politycznej dostał amnezji. Titov pod kolejną firmą zapowiedział nieco wcześniej grę Shattered Skies, będącą w sumie kolejną produkcją bazującą niemal dokładnie na War Z z wykorzystaniem nawet tych samych obiektów, tych samych elementów, tych samych animacji, tego samego silnika. Tutaj na szczęście nie wszyscy dostali amnezji i porównania do War Z zaczęły się natychmiast w sieci pojawiać niecałe pół roku później, na przełomie 2016-2017 roku, gdy zamykano już Romero's Aftermath, również Shattered Skies praktycznie zniknął z sieci. Co ciekawe, gość, który obsługiwał forum Shattered Skies, to dawny operator gry z War Z. Z jednej strony śmieszek, bo potrafił streamować banowanie cheaterów w War Z, co mu strasznie kiepsko wychodziło, a z drugiej jego oddanie Titovowi jest tematem na całą pracę doktorską z branży growej. Jest to naprawdę fascynujący człowiek, który potrafił z kamera bronić przez dobre 10 lat. Gość prowadzi też swój kanał na YouTubie do dzisiaj i chyba regularnie przyjmując różne środki, nie zdaje sobie sprawy, co mówił 6-7 lat temu na temat swoich gier, tłumacząc się, jak są świetne, a jak zostały jednak zamknięte po 6 miesiącach. Jego słowa: War Z was an accident, czyli był wypadkiem, a Shattered Skies is not an accident, czyli nie jest wypadkiem, mnie kompletnie rozwaliły, gdy Shattered Skies też zamknięto dosłownie po chwili, zwijając się z kasą. W kontekście do jednej z jego gier, Last Man Standing, który magicznie pojawił się na fali gierek Battle Royale w 2017 roku, oczywiście bazując na War Z i nawet jeszcze bazując na Battlezone, na tej grze Battlezone, którą wcześniej wspominałem, warto przypomnieć jego słowa z jednego z wywiadów, oczywiście Sergeja Titova, tak? Zapytano Titova, jak się czuje, gdy ludzie w jego grach mówią Titov to, Titov tamto, wulgarnie, prześmiewczo, agresywnie, wyzywają go i tak dalej. Jakie miał wtedy zdanie na ten temat. W wywiadzie odpowiedział, że dalej go to trochę martwi. No cóż, może dlatego, że w jednej z jego gier, właśnie Last Man Standing, która do tej pory jest na Steamie, można było wygrać prawdziwe pieniądze w comiesięcznych turniejach. A kto bywał na pierwszym miejscu w jego turniejach? Byli cheaterzy o nikach Sergej Shucks. Jest to, no, przykład tego, że jednak ta gra po prostu nie wypaliła. I jest to gra, w której mogliśmy wygrać realną kasę, w którą w sumie nikt nie gra, a dalej zmieniają się niki w liście zwycięzców. Dlaczego? Może dlatego, że te niki w liście zwycięzców nie są prawdziwe. Ludzie mieli dostawać po kilkaset, a chyba nawet pierwsze miejsce kilka tysięcy dolarów za zwycięstwo w turnieju i nikt nigdy tej kasy nie dostał. Nie pochwalił się w tym dyskusjach na Steamie albo na forum gry, żaden streamer nie pokazał tego, że wygrał, żaden screen z tego, że przyszedł jakikolwiek przelew, też się oczywiście w sieci nie pojawił. Opis gry na Steamie mówi nam Healthy Competitive Battle Royale, czyli zdrowy. Jest tak zdrowy, że cheaterzy ścigali się w top 10, kto mocniej rozwali system tej gry. W Last Man Standing dzisiaj już nikt nie gra, a strona na Steamie dalej oszukańczo mówi nam o turniejach z realną kasą w nagrodę. Wspominałem tutaj gościa, który był operatorem gry w War Z. Również zajmował się Last Man Standing, o którym też mówił, że gra jest świetna. Teraz przypominają mi się jego słowa z jego własnego filmu. Titov recognizes how passionate I was and took the chance. Czyli dał mu szansę, rozpoznał to, jak bardzo jest oddanym jego fanem, dał mu szansę. Ta szansa, jaką wziął od Titova, sprawiła, że wszystkie projekty, w jakich ten człowiek, ten streamer, ten youtuber brał udział, są dzisiaj zamknięte i kojarzone ze skamem. W 2017 roku zapowiedziano grę Wild West Online, będącą namiastką Red Dead Redemption na peceta, ale w wersji sieciowej. Zrobiło się głośno. Nad grą spuszczać się zaczęli niektórzy polscy gryzipiórkowie growie, na przykład Szymon Radziewicz z Spiders Tech napisał: muszę w to końcu zagrać. Tak, dzisiaj musisz w to końcu zagrać. Gdy ten tekst Szymon pisał w lipcu 2017 roku, ja już z góry wiedziałem, że będzie to gruby skam. Animacje postaci, zachowanie, styl interfejsu, forma poruszania się NPC i ich modele z góry przypominały War Z. Okazało się, że studio stojące za Wild West Online 612 Games po prostu niby wykupiło silnik od Sergeja Titova i nie mają z nim kompletnie nic wspólnego. Zarzekali się na forum, że Titov nie ma nic wspólnego z ich grą. Na Facebooku też pisali, że Titov nie ma nic wspólnego z ich grą. Mimo to, że Titov miał swoje konto na forum gry. Za jakiekolwiek zarzuty dotyczące tego, że był to po prostu klon War Z, dostawało się bana. Pewien polski tuber mówił, że gra ma wielki potencjał, a ta wzięła i
zdechła miesiąc po wydaniu. Powód? To samo co w War Z. Masa obiecanek cacanek, zero spełnienia obietnic i wszechobecni cheaterzy. Autorzy zarzekali się, że zrobią nową wersję, nazwaną New Frontier. Skończyło się tak samo. Ale czekajcie, czekajcie, reanimujemy skamerskiego trupa, robiąc jeszcze gierkę Magnificent Five. Battle Royale, jej, wracajcie i grajcie. Nie, nikt nie wrócił grać, a wszystkie trzy gry nagle zmieniły właściciela i okazało się, że wszystkie trzy marki są od dawna pod kontrolą Free Reign Entertainment, czyli Sergeja Titowa. Autorzy Wild West Online kłamali graczom w żywe oczy, mówiąc, że gra nie jest pod jego kontrolą, a on nie ma z tym nic wspólnego, a była pod kontrolą od początku. Wszystkie te gry są porzucone, forum wyłączone, z nadzieją, że jeszcze ktoś odpali i może coś tam kupi. Trzeba zadać pytanie, czy Titov uznał, że kupi sobie też oceny na Steamie, czy tylko mangofagi sobie uznały, że zaczną trollować, ale to coś wygląda nawet ciekawie. Co śmieszne, strona skamerskiego studia stoi do dzisiaj. Do dzisiaj znaleźć można na niej informację, że zamknięty już lata temu Shattered Skies nadchodzi. Strona od 6 lat jest nieaktualizowana, a fora gier, które do dzisiaj można w sumie zobaczyć i zajrzeć, nagle są tymczasowo niedostępne. Niedawno Titov założył też kolejne studio, The Games Found, które już zaczyna pompować się ciekawymi sponsorowanymi artykułami. W jednym z nich wyczytamy, że Titov pracował w Riot Games nad sukcesem League of Legends, tylko że opuścił studio, nim ta firma osiągnęła sukces. Games Found ma zająć się przede wszystkim wydawaniem gier. Niby, można odnieść wrażenie, że może skończyć się jak z wymienionymi wcześniej skamami, no pożyjemy, zobaczymy. Jednak już to się zaczyna, bo na Steamie znajdziemy konto zarządzające Free Reign Entertainment Sergeja Titova, konto, które już jest dość stare i które niedawno się obudziło, bo zabrało głos w grze The Outlaws na Steamie. Gra miała mieć swoją prezentację w 2021 roku. Strona gry jest chyba w HTML-u i zawiera jedno zdanie z grafiką ze starych War Z, ale już działa nowa, inna zagraniczna strona, czy powiedzmy bardziej regionalna. O ile dobrze kojarzę, tajlandzka. Ten rynek gier jest dość specyficzny, można by o tym zrobić cały film, ale nieważne. Te same tekstury, te same obiekty, ta sama mechanika, te same nawet zombie i te same animacje, ale za to wszystko z NFT i Metaversem. W trailerze nawet jest sypiąca się kasa, gdy o tym mowa, tak jakby na grze można było dodatkowo zarabiać. Oczywiście ten sam model finansowy, te same rodzaje wsparcia, pakiety dające różne bonusy i już teraz zapowiedzi wirtualnej kasy, różnych skrzyneczek, mikropłatności i tego typu rzeczy. Oczywiście Outlaw Z ekstremalnie mocno przypomina to, co już wcześniej widzieliśmy, czyli War Z. Ciekawe jest to, że wszystkie poprzednie połączone media społecznościowe gier wokół Titova, m.in. wspomniane Shattered Skies, nagle specjalnie dla tej gry się w 2021 roku obudziły. Wygląda to niesamowicie ciekawie, kiedy mamy posty z 2016, 17, 18, 19, potem jest długa przerwa i po prostu zniknięcie gry i nagle fanpage się budzi po 2, 3, 4 latach marazmu i pisze, że mamy nową grę. Jest to naprawdę fascynujące, więc jeżeli gdziekolwiek zobaczycie nazwisko tego autora gier, wiecie, co należy robić. I niestety nadchodzi kolejny skam od Sergeja Titova. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uważają, że ten kanał jest warty zostawienia tutaj piątaka, albo więcej na piwo, albo też na gry, które pokazuję na kanale. Klasycznie wasze awatarki są widoczne na tej scence i przez kolejne parę dni podchodzę do tytułów, jakie miałem na liście do zagrania, w tym też pojawi się FPS mający tryb sieciowy z realiów II wojny światowej. A jeżeli chodzi o kolejny odcinek growej historii, poruszę temat dwóch bardzo znanych antagonistów. Pierwszego już sobie trochę opisałem, drugi jeszcze czeka na rozwinięcie posiadanych notatek. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły do tej serii, walcie w komentarzach, bo gdyby nie komentarz na Discordzie, to ten odcinek poświęcony jednemu z największych skamerów branży gier nie pojawiłby się. Tyle.